Elsa urodziła się w niemieckim Swinemünde, dziś polskim Świnoujściu, na dzisiejszej ulicy Józefa Bema, w rodzinnym domu, w którym mocną ręką rządził ojciec Adolf Plötz, terroryzując matkę Idę Marię Kleist, będącą podobno polskiego pochodzenia. To najprawdopodobniej jego bezwzględność i agresja stworzyły radykalizm Elzy, który spowodował, że nazwano ją potem osobowością proto-punk, 60 lat przed punkiem. Była artystką asamblażu i performensu w czasach, gdy te pojęcia nie weszły jeszcze do języka sztuki. Modelką i artystą jednocześnie, w epoce, gdy mogło się być jedną albo drugim. Łamała kulturowe tabu, pisała wiersze o kondomach i wibratorach oraz seksie oralnym. Ojciec ją wydziedziczył. Jej ready-made book z 1917 roku to dialog z fontanną, dziełem niekoniecznie Duchampa, choć tak uznano w historii sztuki. Używała łyżeczek jako kolczyków, puszek jako biustonosza, a w swych artystycznych działaniach ceniła także obiekty organiczne, pozłacane marchewki i buraki, także sztuczne penisy, a ponadto psy i kanarki. Eksperymentowała jako nowa kobieta w artystycznych komunach Berlina i Monachium. Nie pielęgnowała stereotypowo kobiecych cech charakteru, potrafiła być jędzą i wzbudzać lęk. W Nowym Jorku jako zacięty wróg burżuazyjnych konwencji i zmysłowa seksualna uwodzicielka stała się pionierką ruchu Dada. W 1917 roku bierze najprawdopodobniej udział w prowokacji z urynałem, wysłanym na wystawę Stowarzyszenia Niezależnych Artystów jako Fontanna, dzieło, które przejdzie do historii jako praca Marcela Duchampa. Uwielbiała Duchampa. Wydawało się jej, że posiadła jego duszę i stała się jego żeńskim odpowiednikiem. Była właściwie realnym aktem schodzącym po schodach, nieupozowanym w żadnym stylu. Kobietą, która wyszła z obrazu, by stać się utrapieniem i zakłóceniem porządku w czasie rzeczywistym, a nie jedynie na wyizolowanym polu sztuki. W roku 1913, gdy ma miejsce słynna wystawa Armory Show, Elsa od 3 lat w Stanach wychodzi za mąż po raz trzeci za Leopolda Barona von Freytag-Loringhoven. Po drodze na swój nowojorski ślub znajduje żeliwne kółko, które będzie jej pierwszym dziełem przedmiotem gotowym. Nazwie je później wieczysty ornament, enduring ornament. I jak wiele jej ready-made, będą to przedmioty przenośne, atrybuty mobilnej nowej kobiety. Pomijanie, bagatelizowanie i wyciszanie Elzy von Freytag-Loringhoven wynikało z uprzedzeń dotyczących kobiet. W Paryżu końca lat 20. dla wielu była już jedynie śmieszna, a jako kobieta po 50. po prostu żałosna. Żyła w kompletnej nędzy. Szantażowała z rozpaczy swoich byłych kochanków, że wyjawi ich upodobania seksualne, jeśli nie pożyczą jej pieniędzy. Ponieważ zmarła w tajemniczych okolicznościach, zatruwając się gazem, być może popełniając samobójstwo, łatwo zmienić jej losy w moralitet ku przestrodze niegrzecznych panienek. Stało się jednak inaczej. Niegrzeczne panienki widzą ją jako wojowniczkę, która zawalczyła o swoje i ich życie. Na wystawie Lady Dada w Domu Norymberskim w Krakowie w październiku 2020 roku, której kuratorkami były Iwona Demko oraz Renata Kopyto, zobaczyć można było m.in. pracę Last Man, obiekt Kai Pilch, inspirowany niemym filmem science fiction The Last Man on Earth z 1924 roku. Kaja Pilch zmieniła komedię na apokalipsę, sugerującą lęki mężczyzn, ucieleśniane oczywiście przez postać baronessy. Film Abigail Child to próba wyobrażenia sobie, jak mógł wyglądać zniszczony niestety już w momencie wywoływania film Mana Raya i Marcela Duchampa, ukazujący golenie włosów łonowych. Modną, nowoczesną depilację wykonywała oczywiście Elsa. Słuchawki Daniela Kożokaru to zabawa z przedmiotem gotowym, słuchawką prysznicową zmieniającą się w słuchawkę starego telefonu.
Hydra, czyli otwieracz do konserw, autorstwa Bianki Rolando, nawiązuje do pudła w walizce Marcela Duchampa, eksplorując rytm tańca wierszu Elzy Taniec Gichirdy, czyli Boga Shivy, tancerza, a jednocześnie dobroczyńcy i niszczyciela. Słowa ewokują ruch i działania efemeryczne, tak charakterystyczne dla artystki. Tytuł pracy Suzanny Janin Famage à Maria et Elsa to modyfikacja słowa hommage, hołd, który sugeruje męskiego adresata. Statuatka Nagrody Sztuki imieniem Marii Anto i Elzy von Freytag-Loringhoven dedykowana jest natomiast wybitnym kobietom. Cykl fotografii Nadji Bournonville, A Conversion Act, nawiązuje do leczenia histerii, tajemniczej choroby, na którą zapadały kobiety pod wpływem opresyjności patriarchatu w wieku XIX. Histeryczką, czyli bojowniczką o wolność, była też Elsa. Magdalena Zając stworzyła współczesne wersje kostiumów artystki, a przy tym, co ważniejsze, przechodziła się w nich po ulicach miasta, bo właśnie przejście przez miasto, wchłanianie go i rzucanie mu wyzwania było sensem tych przechadzek, flanerii, włóczęg, spacerów. Cykl fotografii L'Officiel Bartka Jarmolińskiego odnosi się do balansowania pomiędzy tym, co męskie, a tym, co kobiece. A to z kolei wiąże się z eksperymentami Baronessy z rolami płciowymi, zarówno w potocznej codzienności, jak w życiu intymnym. Odtąd tylko wyjechała ze Świnoujścia do Berlina w poszukiwaniu nieposkromionej wolności.